10 niesamowitych miejsc noclegowych na świecie. Odcinek 5. Cześć wszystkim. Witajcie w 5. odcinku naszej serii 100 niesamowitych miejsc noclegowych na świecie. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po 10 niesamowitych miejscach. Luksusowe namioty w dżungli, nocleg w tipi, a może w dawnym więzieniu? Oj, będzie się działo. Zapnijcie pasy. Gotowi? Zaczynamy. Pierwszym przystankiem na naszej liście jest Elephant Hills w Tajlandii. Wyobraźcie sobie, budzicie się w luksusowym namiocie, a tuż za oknem dżungla. Roi się tam od egzotycznych zwierząt, w tym majestatycznych słoni. Możecie spać w komfortowych warunkach i obserwować te niesamowite zwierzęta z bliska. Może uda Wam się nawet nakarmić słonia? Z gorącej Tajlandii przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych. W samym sercu Ameryki znajduje się Wigwam Village, motel z epoki Dzikiego Zachodu. Zapomnijcie o nudnych pokojach hotelowych. W Wigwam Village możecie spędzić noc w prawdziwym tipi. W środku czekają na Was komfortowe warunki. A teraz coś dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji. Karosta Prison Hotel na Łotwie to gratka dla miłośników historii i mocnych wrażeń. Ten nietypowy hotel mieści się w dawnym więzieniu wojskowym. Spokojnie, dziś nie ma już strażników ani krat w oknach. No, może poza celą dla VIP-ów, ale to inna historia. Jeśli chcecie poczuć klimat dawnych lat, to Karosta Prison Hotel jest dla Was. Bajkowy nocleg w bucie? Tylko w Nowej Zelandii. Z mroźnej Łotwy przenosimy się do Nowej Zelandii, w krainie hobbitów i owiec. Znajduje się niezwykły hotel, The Boot Bed and Breakfast. Jak sama nazwa wskazuje, ten hotelik mieści się w gigantycznym bucie. Tak, tak, dobrze słyszeliście, w bucie. To jak z bajki o kopciuszku, tylko że ten but jest o wiele większy. I zamiast kopciuszka możecie w nim przenocować wy. Ashford Castle. Poczuj się jak król w Irlandii. Coś dla romantyków i miłośników historii. To prawdziwa perełka architektury i idealne miejsce na królewski wypoczynek. Majestatyczny zamek nad jeziorem Corrib zachwyca pięknem i historią. Poczujcie się jak królowie. Przestronne komnaty, wykwintne dania i zapierające dech w piersiach widoki jak z bajki. White Pot Eco Luxury Hotel. Luksus w zgodzie z naturą. Przenosimy się do ośnieżonych Alp szwajcarskich. W sercu gór znajduje się White Pot Eco Luxury Hotel. Idealne miejsce dla miłośników luksusu i natury. Możecie spędzić noc w geodezyjnych kopułach, które komponują się z krajobrazem. Kopuły są ogrzewane energią słoneczną i zbudowane z ekologicznych materiałów. A teraz coś dla prawdziwych morsów. Ice Hotel Romania, położony w sercu gór Fogaraskich, to hotel z lodu. Ściany, łóżka, a nawet bar są zrobione z lodu. Hotel zapewnia ciepłe śpiwory i koce. Warto zabrać ciepłe skarpety i dobry humor. Z mroźnej Rumunii wracamy do słonecznej Szwajcarii. Zabiorę Was do De Omnia, nowoczesnego hotelu na zboczu góry w Zermatt. Idealne miejsce dla ceniących luksus i nowoczesny design. Z okien hotelu rozciąga się widok na Alpy, a do dyspozycji gości jest basen, spa i wykwintna restauracja. Dla tych, którzy kochają morze, ale nie chorobę morską, Sun Cruise Resort w Korei Południowej to hotel w kształcie statku. Położony na klifie oferuje niezapomniane wrażenia. Z pokładu rozciąga się przepiękny widok na morze, a do dyspozycji gości są baseny, restauracje i symulator sztormu. Na koniec naszej podróży przenosimy się do Nowej Zelandii, a dokładniej do Hobbitonu. Tak, tak, dobrze słyszeliście, do krainy hobbitów z filmu Władca Pierścieni. W Hobbiton Movie Set możecie zwiedzić plan filmowy i spędzić noc w domku hobbita. To niezapomniane przeżycie dla fanów filmu i marzycieli o Śródziemiu. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się te niesamowite miejsca. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.